Siema wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl, wraz ze mną jest Pixel. Dzień dobry. I witamy was w ostatnim odcinku Sonic 4 Episode 2. I dzisiaj zabieramy się za Sky Fortress Zone oraz za Death Egga, który będzie w dzisiejszym odcinku. I generalnie sobie gierkę skończymy. Zanim nam powiecie, ale zaraz, miało być prawdopodobnie 5 odcinków, bo my się już tutaj przygotowaliśmy na zadanie wam pytań do 5. odcinka. Otóż wytłumaczymy się z tego w taki sposób, że generalnie były plany na zrobienie 5 odcinków, ale że okazało się, że Sky Fortress, cały gameplay zmontowany trwał 28 minut plus 5 odcinek trwałby tylko 12 minut, to stwierdziliśmy, że połączymy 2 odcinki w jeden. Tak, dlatego macie... No bo to byłaby tylko strata czasu 12 minut, więc tak jest. No dokładnie, więc to byśmy tylko w sumie stracili trochę swój czas, więc zrobiliśmy dla was, że tak powiem, taką łaskę, nie laskę, żebyście sobie tutaj nie dopowiadali. I tak dopowiadam. I jedziemy z koksem, bo i tak to będziecie oglądali w trybie premierki, więc zaczynamy Sky Fortress Zone i teraz, jak pewnie zauważyliście, mam z 43 48 żyć. Pewnie powiecie dlaczego. Otóż miałem do pierwszego aktu z 5 prób? Tak, z 5 prób, ponieważ w międzyczasie zdobyłem 5 razy 100 pierścieli, co dało mi 5 żyć do przodu, więc mam 48, więc to jest moje wytłumaczenie. A teraz Pixel, czyni honory i powiedz coś ciekawego o Sky Fortress, tak jak powiedziałeś ostatnio. No czyli to niedawno. W sumie Sky Fortress... Sky Fortress to jest tak naprawdę podróba Sky Chase Sonica 2, tylko że jest o wiele lepszy, bo coś trzeba robić w tym poziomie, a nie jak w Sky Chase, że tak naprawdę jedyne co trzeba zrobić to unikać przeciwników i tyle, przecież cały poziom, więc no. I to tyle, to było nasze słowo od sponsora, dziękujemy za uwagę. Tak więc jak widzicie, dla osób, które nie wiem, pieklą się, bądź też zaczną się pieklić do nas, że nie mówimy nic na temat poziomów. Nasz komentarz, jeżeli chcecie wiedzieć jakby wyglądał, to tylko taki, że w większości, jak nie wszystkie, to jest po prostu plagiat poziomów z oryginalnych Soników na Mega Drive'a. Co, o, w sumie, więc... to mogę nawet powiedzieć jakąś ciekawostkę. Otóż to jest aż tak duży plagiat, że nawet jest tutaj splagiatowany glitch, który występuje w Soniku 2. Otóż... A jak taki, że jeśli jakimś cudem Sky Chase w Soniku 2 zamienimy się w Super Sonika, to na dobrą sprawę jest szansa na to, że spadniemy, bo Tails nie będzie mógł za nami nadążyć i można spaść. Jak będziemy skakać ogólnie i tak dalej, to jest duża szansa, że spadniemy i to też występuje w Sonicu 4 Episode 2. Tak więc, no widzicie, nie dość, że plagiat poziomów to jeszcze jest plagiat glitcha. Chyba, że Sega se zdała sprawę, że kurde no, bo fajny to nie, był bo glitch. Oni chcieli tak bardzo wiernie to odwzorować, to jest dlatego. No, oczywiście, dokładnie tak. Ale no co możemy jeszcze takiego w sumie ciekawego, żeby nie było do was, widzowie, powiedzieć, jeżeli chodzi o ten oto poziom, to to, że chociażby muzyka jest moim zdaniem bardzo w porzo. Naprawdę szanuję bardzo muzykę ze Sky Fortress, a jeszcze bardziej szanuję dlatego, że będzie tu leciała muzyka Metal Sonica, bo będziemy walczyć z Metal Sonikiem. Po raz drugi. Będzie w dupnym stateczku. I jak widzicie tutaj spam pierścieni, prawie 300 pierścieni zdobyłem normalnie, co mi się bardzo podoba. Ciekawe czy zdobędę te 300. No zobaczymy czy czasem nie wlecę w śmigło, które spowoduje, że stracę te pierścionki. Albo miejmy spadnie. Nadzieję, że nie. A i mam 300 pierścieni i dodatkowe życie, tak więc nic tylko się cieszyć. Wyobraźcie sobie teraz w tym poziomie użyć Super Sonika normalnie. No jak wspomniałem, ale nie jest to zalecane zbytnio. No. W sumie i tak się nie opłaca, bo to jest autoscroller, więc tak naprawdę tylko Super Sonic daje daje nieśmiertelność i tyle w zasadzie. No ale na dobrą sprawę to można też przecież równie dobrze powiedzieć, że nie zaleca się tak robić, ale nie jest to zabronione, tylko pamiętajcie. Pamiętajcie, jeżeli zrobicie to, to jesteście odpowiedzialni za swoje czyny, czyli jak zginiecie, to nie piszcie później nam, że tak powiem,
elaboratów albo poematów w komentarzach, że ej, to wasza wina, wy tak powiedzieliście. No właśnie. Dlatego pamiętajcie, my mówimy wam dobrą radę i nie zalecamy, żeby to robić, ale jak chcecie, róbcie. To jest wasza indywidualna sprawa. A więc możemy zacząć i kontynuować zarazem pytania, bo w poprzednim odcinku nie zdążyliśmy odpowiedzieć na pytania od Asi, więc w tym odcinku nadrobimy stracone pytanka oraz ponownie się na Asi skupimy, ponieważ zadała wczoraj pytanka pod drugim odcinkiem. Tak więc, jeżeli chodzi o czytanie waszych pytań, że hej, ale zadaliście pod trzecim odcinkiem, no niestety, mogę powiedzieć z smutkiem, nie zdążyliście. Dokładnie, nagrywamy to na zaś, żeby później nie było, że o, Pixel nie ma czasu, że ktoś, i tak dalej, i tak dalej. I znowu odcinek za 3 lata, no. Dokładnie. Albo coś. Tak więc, jedziemy, nie? No, jadymy. Zaczynamy ode mnie, bo tutaj pierwsze do mnie jest, więc lecimy z koksem. Znasz z YouTube fanowski rap o Crashu stworzony z okazji wydania trylogii The Uga Buga Boogie by JT Music. Jasna sprawa, znam. I uważam, że jest jak najbardziej cool. Nie mam do czego się przyczepić, szczerze, bo słuchałem sobie tego nawet wczoraj po live'ie i uważam, że jest jak najbardziej good. Moim skromnym zdaniem. A co sądzisz o tym polskim rapie MC Sobieski produkcji Czyszy? Zarąbisty, wczoraj sobie pod koniec streama puściłem. Jeżeli chodzi o rap Crasha Bandicoota, bardzo fajny MC Sobieski zrobił. Uważam, że dobra robota MC Sobieski i generalnie szacun. Chociaż wiem, że MC Sobieski tak tego nie obejrzy, no ale wiecie. Wiecie jak to jest. Ja akurat ten rap MC Sobieskiego słyszałem, jak chyba nawet jak była premiera jego. A to było no właśnie przy wydaniu Insane Trilogy. Jak rapu zbytnio nie lubię, bo naprawdę rap jest dla mnie tak po prostu gówniany. To było okej. Jedyne co się chyba mogę tam przyczepić, że wypowiadał tam Crash, a nie Crash. Co mnie trochę triggerowało. Dużo osób mówi Crash. I dostaliśmy w ogóle trofkę Battle Sonic Falls, bo został pokonany w sensie jak z tego poduszkowca, bo jak widzicie te kule armatnie na niego kierowaliśmy. Ale myślę, że jest to zbędny, że tak powiem, komentarz, żebyśmy mówili, że o, patrzcie jak tutaj Sonic naparza, nie w ogóle w Metal Sonica. Tak więc wiecie o co chodzi, nie? To jest takie tylko małe przypomnienie, że coś takiego przed chwilą miało miejsce. No, i robimy akt drugi. No dobra, no to robimy akt drugi, a tymczasem też pytania są do mnie. Kiedy gotowanie? Gotowanie będzie kiedyś, trademark. Jak będę? Może jako specjal na 2K. Wygląda to, że 2K osiągnę w niedługim czasie, więc raczej nie sądzę, że specjal wtedy będzie. Jeśli chodzi o tak zwane gotowanie. Ale no, kiedyś. Tak jest. Nie teraz, nie później, kiedyś. I czy przeczytałeś już komiksy Sonica z IDW? Co sądzisz? Kupisz kiedyś jakiś jeden numer lub wydanie specjalne? Czytałem parę cyfrowo. Sądzę, że są okej. Zdecydowanie nie jestem jakimś wielkim gościem od komiksów. Jedyne co chyba dłużej czytałem to mangę z Bobo. I to dodatkowo nie całą, bo nie przetłumaczyli na angielski całej mangi. Więc no. To przeczytałem, a... a czy kupię jakiś kiedykolwiek? Może. Tak po prostu. Jak nie wiem, wydadzą jakiś. Bodajże wydają jakieś zbiory komiksów. To może kiedyś coś takiego, ale na obecną chwilę nie, bo zbieranie komiksów musiałbym się do tego bardzo zdedykować. Bo jakby mi brakowało na przykład jednego numeru, to bym oszalał. więc może komiksoholik kiedyś. Jeden! Nie komiksoholik, bo w życiu nie zbierałem komiksów. Znaczy zbierałem kiedyś komiksy Kaczora Donalda i akurat to mogę powiedzieć, że jak zbierałem komiksy Kaczora Donalda, to mnie szlak trafiał, że nie miałem z danej serii pełnego egzemplarzu numerów i to mnie irytowało, bo lubię jak jest wszystko tak ładnie ciągiem. Dlatego mam też na przykład w mojej szafce w grach wszystko ustawione seriami, a nie na przykład
konsolami albo, nie wiem, gatunkiem czy coś po prostu. Tylko po prostu mam seriami, że seria Sonica jest osobna, seria Hugo jest osobno, Ratchet osobno, Lego też osobno i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No. Tak więc to by było na tyle, czy jeszcze coś chcesz dopowiedzieć? No to było na tyle, jeśli chodzi o pytania zaległe. Tak jest, zaraz przejdziemy do aktualnych. Swoją drogą, bo tobie nie mówiłem i w sumie dla widzów może to być ciekawa informacja, ale otóż w momencie, gdy przejrzałem sobie ostatnio ten dysk, między innymi z którego jest pochodzi ten gameplay z Sonica 4 Episode 2, to znalazłem jedno ciekawe nagranie i zastanawiam się, czy by czasem z tego nie zrobić w przyszłości jakiegoś może LP-ka, nie wiem, takiego powiedzmy odświeżonego czy coś, bo to jest to gra, którą faktycznie nagrywałem kiedyś, a mianowicie Crash Nitro Kart. Ale jest to wersja USA, gdzie wiadomo, krążą plotki, domysły, w ogóle słuchy, że Crash lampi się w twoją duszę, innymi słowy. Okay. I mam cały 100% gameplay nagrany, dosłownie, i tak się zastanawiam, czy by go nie użyć do czegoś tam, do jakiejś, nie wiem, może pogadanki, albo faktycznie zrobić drugą wersję tego let's playa, albo sezon drugi, jak to kiedyś planowałem robić, jak byłem małym wypierdkiem. Chociaż nie uważam, że jestem jakimś teraz wielkim, ale wiecie o co chodzi, jak byłem takim malutkim wypierdkiem, który miał, nie wiem, ledwo 200 subów, czy 300 nawet. Zawsze możesz po prostu wolność longplay i tyle. A, tak też może być w sumie, to nie głupie. Ale nie, bo zaraz będzie polski gamer trademark i zaraz będzie atak na mnie, że o, proszę, wymyśliłem longplay, a ten mi bezczelnie podpieprza longplaye. Co za niedobry pomidor, zaraz z niego zrobię, nie wiem, suszonego. Albo nie wiem, co zrobi ze mnie. Mam nadzieję, że nie złe rzeczy i gamer, jak to oglądasz, to mam nadzieję, że znowu po odcinku nie zamkniesz mi w piwnicy. Bo mam traumę do teraz w twojej piwnicy. Dobra, okej. O nie, najgorzej. Dobra, to co, przechodzimy do kolejnych pytań, Asi, ale tu na spokojnie odpowiem, bo mamy jeszcze w hoj czasu, że tak powiem. I przypomnij mi, że mam to ocenzurować. Tak samo jak przypomniałem ci, żebyś ocenzurował what the fuck w poprzednim Dobra. Odcinku. No okej, okay. Tak więc przechodzimy do pytanek Asi z odcinka drugiego. Lecimy z koksem. Dobra, Q&A ciąg dalszy nastąpi normalnie. To teraz do ciebie i Pixela, ale tym razem zestaw krótkich oraz idiotycznych, bo czemu nie? No dobra, lecimy z koksem. Ulubiona pora roku. Jeżeli chodzi o mnie, mam dwie ulubione pory roku. Wiosna i lato. Dlaczego? Because of... Dlatego i... Ponieważ... Dlatego, że... Wiosna jest spoko, lato też jest spoko. Ma co prawda takie lato, które nie jest takie zbyt za bardzo upalne. Ale wtedy wydaje mi się, że wszystko jest jakby żywsze, że tak jakby cała ta natura, cała ta roślinność, w ogóle lasy, wszystko jest takie, wiadomo, weselsze, takie pełne życia, bo jak jest wiosna, znaczy jak jest zima i jesień, to wszystko takie uśpione, takie kurde, dosłownie, no nie wiem, depresyjne wręcz mogę to powiedzieć. I takie, no niezbyt fajne. Oczywiście nie narzekam na jakieś tam kropelki deszczu od czasu do czasu, ale jeżeli jest to lane strumieniami, to czasami jest też niefajnie. A moją osobiście ulubioną porą roku jest jesień. I dlaczego jesień? Chociaż bardzo lubię śnieg i zdecydowanie wolę śnieg od upału, to jednak nie lubię zbytnio wiosny, ale... wiosny, Boże, zimy. Zimy. Ale no po prostu dla mnie jesień jest bardzo dobra, bo po pierwsze uwielbiam deszcz, a w jesieni bardzo często pada, chociaż ta jesień zeszłoroczna była taka, no powiedziałbym, że do dupy, no bo tak w sumie to nie padało wcale, tylko było gorące jak cholera, albo zimne jak cholera, więc była do dupy, 2 na 10 nie polecam, ale ogólnie no mówię, lubię, bo jest to właśnie, bo teoretycznie często pada deszcz, jest kolorowo, bo oczywiście, no wiadomo, drzewa zmieniają, liście drzew zmieniają kolor i jest tak kolorowo, jest tak fajnie. I na papierze powinna być tak temperatura umiarkowana, że nie jest ani za zimno, ani za ciepło i zwykle po prostu wystarczy
aby taka, że tak powiem, bardzo, bardzo cienka kurtka albo bluza po prostu i to mi się podoba, bo ja nie chcę chodzić w grubych kurtkach, więc no. To jest moja wymiana pora roku. No. Dobra, tak więc przechodzimy do drugiego pytania, bo już żeśmy oboje odpowiedzieli na pierwsze. Ulubiony kolor skarpet. Kurde. Czarne. Szczerze powiedziawszy, czarne i szare w sumie. Dlaczego lubię czarne? Ponieważ czarny fajny kolor. Dwa, w przeciwieństwie do takich białych, nie wiem, zielonych, żółtych, to jak czarny będzie ubrudzony, no to nie widać tego za bardzo. No, to w sumie ja też szare mówię. Nie lubię kolorowych skarpetek, bo ja lubię. Ja nie mam szczerze nic do tego, ale jeżeli chodzi o to, to podstawowa wada tych kolorowych jest taka, że jak są uwalone, no to widać to gołym okiem, że hej, coś tu jest nie tak z tym kolorem, a czarne mogą w sumie być nie wiadomo jak uwalone i w sumie nikt tego nie zauważy. Z drugiej strony, kto ci może... patrzy na skarpety? Jaki normalny człowiek patrzy ci na skarpety? Słuchaj, jest parę takich ludzi. Może nie... Może ja nie zaliczam się do tego grona, ale znam paru ludzi, co lubi na coś takiego patrzeć i ma tak zwanego fikoła, nie kurde, co ja gadam fikoł, Jezus Maria, bzika na punkcie czegoś czystego. Poza tym, no jakby to powiedzieć, w sumie jak jest taka uwalona skarpeta czarna, no to można się potem ponabijać z takiej osoby, bo ty załóżmy zdajesz sobie sprawę, że jest uwalona i możesz się potem tak ponabijać, że haha, idź do okulisty, śmieciu jeden, będziesz okulary nosił, bo ślepy jesteś, bo ślepy pan. nie wiem, dobra, idziemy dalej. To ja kupiłem kolor dzisiaj, to ja to powinienem odwalać jakieś głupie rzeczy, a co widzę, że chyba poszło w drugą stronę. Chłopie, ja mam tu średnio gazowaną wodę, może od tego. Nie wiem. Czekaj, zobaczę, która data to jest. Dotleniła i tak wyszło. To jest, czekaj, ja zobaczę, która data, bo się zaraz okaże, że przeterminowana jest. Albo dobra, lepiej nie. Dobra, dywan, wykładzina czy chodnik? Ja lubię dywan. Wykładzina też jest okej. Okay. Chodnik, no w sumie... No nie wiem, no ja nie widziałem znajomego, ani u siebie nie widziałem, żebym miał chodnik w domu, no ale... No w sumie znam takich, co lubią, nie wiem, chodniki z jakiegoś parku, czy tam, nie wiem, z podwórka przynosić do domu. Może jest to ich hobby, może z tego mają jakieś, kurde, kaskę czy coś. No ale tak oficjalnie to dywan i ten. No, dywan jest okej. Okay. Pożo, lubię. Ja lubię dywany. Nie wiem, moja siostra nie lubi dywanów i w sumie za to trochę taki hejt forma i siostra. A tak na serio to w sumie lubię, ale... Nie wiem, powiem tak, jest... Ja obecnie nie mam dywanu i powiem szczerze, że jest w tym jakieś plusy, bo na przykład łatwo jest przestawiać rzeczy. Nie trzeba ich przynosić, bo oczywiście, no wiadomo, na dywanie tak trochę gównianie się przesuwa rzeczy. Ale z drugiej strony, to przyznam szczerze, że jak nie jest włączone ogrzewanie i przez tak noc będzie zimna podłoga, to przyznam szczerze, że wtedy dywan byłby bardzo przydatny. No, tak. Dobra, tak więc lecimy dalej. Lody w waflu, kanapka na patyku czy w pudełku? Jeszcze raz? Lody w waflu, kanapka na patyku czy w pudełku? Aha, chodzi tutaj o rodzaj lodu, czyli na przykład lody kanapka na patyku czy w pudełku. No to ja osobiście w pudełku. Uważam, że jest więcej tych lodów, no i generalnie, nie wiem, ja zawsze miałem, może mam coś zwalonego, nie wiem, z moimi kubkami smakowymi, ale troszeczkę wydaje mi się, że te lody na patyku, a lody w pudełku, a jeszcze inne lody w kanapce czy coś, to trochę różnią się od siebie tak minimalnie trochę tym smakiem. No tak, są inaczej przygotowane. Ja osobiście zjem wszystko, póki jest dobre. Dla mnie nie jest ważny rozmiar, chociaż na patyku, powiem tak, jakbym miał to wybrać, które z tych, to na pewno nie wybrałbym na patyku, dlatego, że to jest według mnie tak trochę marnowanie rzeczy, bo waflu w kanapce
to zjem całego i nie mam nic do wyrzucenia. Patyku, to mam patyczek do wyrzucenia, no chyba, że jakimś cudem kurde, nie pamiętam, to jak się ta firma nazywała, wygram loda i będę mógł sobie go wymienić. Algida, tak. I będę sobie mógł wymienić, co oczywiście w dzisiejszych czasach zdarza się raz na ruski rok. Bo to jest ustawione! Tak, ale wiesz co, to jest dosyć ciekawa rzecz, bo teraz to ja chyba od dobrych paru lat nie wygrałem, a do dzisiaj pamiętam jak jeszcze mieszkałem w mieście i to byłem mały, nie wiem ile wtedy miałem lat, prawdopodobnie jeszcze to była jednocyfrowa liczba i tak chyba wygrałem 5 razy pod rząd jedząc te lody i sobie wymieniałem cały czas i było fajnie. Ale ta pasta się skończy. Ale wracając. W patyku właśnie musiałbym wyrzucić ten patyczek, a w pudełku jakbym zjadł, bym przynajmniej o pudełku i mógłbym je do czegoś wykorzystać. Dokładnie. Więc idąc tym takim myślenia, lody na patyku to jest najbardziej tak bezwartościowy typ loda, tak naprawdę. Tak. Zgodzę się. Swoją drogą fajny sposób zginąłem w jednym miejscu, zdobywając czerwony pierścień. Tak więc good for you, pomidor z 2K16, który nagrywał to wtedy i miał tyle cierpliwości do tej sekcji. Naprawdę, ja oficjalnie siebie samego podziwiam. No ale dobra, lecimy dalej. Lejesz najpierw mleko i sypiesz płatki, czy sypiesz płatki i potem lejesz mleko? Oficjalnie u mnie była jakaś taka, nie wiem, może dziwna, może normalna tradycja, ale u mnie najpierw było tak, że w zasadzie najpierw sypywało się płatki, potem zalewało się je mlekiem. Nie wiem, słyszałem, że u innych domach tradycja jest po prostu taka, że hej, w tym momencie sobie, nie wiem, zaleję mleko i potem płatki dosypię. Nie wiem, jak jest u was, u mnie taka była tradycja. Nie wiem, ja zawsze... Najpierw sypiałem płatki, a później dałem mleko, a kto inny robi inaczej, to już jest nielegalne i w ogóle tak się przyjęło ogólnie, więc będę to powtarzał. Ja słyszałem o różnych takich kombinacjach, nie wiem, to może jest jakaś taka faktycznie tradycja, ktoś inny ma inną tradycję, nie wiem. Inni mają tradycję, że jedzą w piątki mięso, drudzy mówią, że mięsa nie jedzą, więc ja to tam uznam to, że jest to jakaś taka, powiedzmy, tradycja. A czy jest to grzechem, no to jasna sprawa, jest to grzechem i powinno się takich ludzi co? Dobra, bo wchodzimy w... Wchodzimy w brzydkie te, co się powinno... Idziemy dalej, po prostu. Jeżeli kogoś uraziłem, to bardzo przepraszam, jestem brzydkim warzywem, wiem o tym. Idziemy dalej. Walkie-talkie. Fanta czy Mirinda? Ja osobiście Mirindę. Mirinda, nie wiem, kiedyś byłem fanatykiem Fanty faktycznie, że lubiłem bardzo Fantę pić. I nie powiem, że nie często jak wychodziliśmy na dwór z kolegami, czy tam w ogóle gdzieś szliśmy na jakiś... do lasu budować domki na drzewie. Kiedyś to się tak robiło. Kiedyś to było, dosłownie. Powinienem robić taką serię na kanale, kiedyś to było. To jak szliśmy sobie przykładowo tam do lasu, nie wiem, na... U nas jest takie miejsce zwane Kacza Rzeczka i tam w sumie... Jest fajna cisza, spokój i tak dalej. To nie powiem, że nie zawsze brałem ze sobą Fantę, ale później się tak jakoś przestawiłem na Mirindę, bo zauważyłem, że w gronie moich znajomych, tak dosłownie możecie się śmiać, było kiedyś modne dosłownie picie takich Mirind czy tam Pepsi. Ja zawsze byłem zacofany, jeżeli chodzi o grupy kolegów, tak więc ja najpóźniej zacząłem Mirindy pić z całego towarzystwa. Ale zaspakowałem i stwierdziłem, że się przestawię i teraz jak próbowałem se Fantę wypić na przykład, nie wiem co, x lat temu mówiłem sobie, że Fanta jest taka super duper zarąbista, bo jest taka średnia moim zdaniem, no ale to jest kwestia gustów, wy możecie lubić Fantę, ja na przykład tu lubię Mirindę. Ogólnie cola. Fantę chyba piłem, Mirindę sobie nie przypominam, żebym pił, ale... Ja nie wybieram takich napojów, zwykle biorę sobie po prostu kolę, jeśli już kupuję cokolwiek. Podpowiem ci, Fanta to była ta taka żółta w McDonaldzie do picia. To pewnie ci niewiele mówi, ale nie, to żółte do picia. Nic mi to nie mówi, bo ja w McDonaldzie kupuję też tylko kolę.
Dobra, okej, okay, dobra, okej. Okay. Więc okay. Nie trafiłeś po prostu ani trochę. Dobra, okej, okay, nie trafiłem, no to widać. Loser w tym momencie możecie pisać, jak chcecie na czacie tam z premiery loser albo loser, albo loser po polsku, po polskiemu, jak to na Polaka przystało. Jedziemy dalej. Frytki proste czy karbowane? Osobiście ja lubię i jedne i drugie, bo szczerze powiedziawszy, poza tym, że się wyglądowo różnią, to jakoś smakowo nie różnią się jakoś szczególnie od siebie. No są zbliżone, nawet bym powiedział, że takie same, tylko jedyny problem jest taki, że inny wygląd mają, bo co innego, jakbyśmy mówili tutaj o frytkach i frytkach z takiego ziemniaka jak batat, to wtedy oczywiście możemy robić debaty, dyskusje i inne protesty i inne smutne rzeczy, żeby tutaj debatować w komentarzach, co jest lepsze, czy frytki z batatów, czy normalne, ale oficjalnie moim zdaniem oba są spoko, bo nie ma pomiędzy nimi żadnych różnic smakowych, są takie same, tyle. Obie, ale jakbym miał wybór, to bym wybrał karbowane, bo dla mnie fajnie wyglądają i trochę wyczuwam inny smak, który mi się bardziej podoba, więc no. Ogólnie zawsze biorę proste, bo nie wiem, czy w ogóle McDonald's jeszcze ma opcję na karbowane, ale jakbym... No chłopie, McDonald's, jakbyś miał teraz zobaczyć, jak wygląda, w sensie, że ten, to byś naprawdę się zdziwił, bo tyle jest wyborów z frytkami, są tam z tego, co mi nawet karbowane, tam jest... Oni dosłownie tyle dodali, szczerze ci powiem, uwaga teraz fani McDonalda i takich restauracji pewnie mnie będą próbowali tutaj, nie wiem, coś zrobić krzywdę, ale McDonald's zauważyłem, że mocno zaczął inspirować się KFC. Serio, nawet nie żartuję. Bo swego czasu nawet wprowadzili te, jak KFC było rozpoznawalne z tych skrzydełek takich ostrych, nie? Pikantnych. O. Tak McDonald's sam zaczął coś takiego wprowadzać, również różne rodzaje nuggetsów, czyli w sensie, że masz tam nuggets standardowy, ten klasyczny, i masz dosłownie trochę większe kawałki kurczaka, tylko z tą różnicą, że panierka jest z pieprzem i jest taka lekko pikantnawa. Więc McDonald's zaczął mocno pójść w stronę KFC. Z tego, co ja przynajmniej widzę, pamiętajcie, że ja wyrażam tylko swoją opinię, a z doświadczenia widzę, że zaczął mocno inspirować się KFC. Dobra, więc ogólnie karbowana. A skoro już mówimy o McDonaldzie i KFC, to akurat z pewnych rzeczy się dowiedziałem ostatnio, więc mogę dodać jakąś ciekawostkę, nie o grach, tak? Czasem mogę też walnąć ciekawostkę kulinarną, że... Uwaga! Nie wiem, gdzie to było, bodajże w Finlandii chyba. Jakaś tam mała restauracja miała... nie wiem, czy nazwę, czy oferowała coś takiego jak Big Mac. I McDonald's oczywiście się trochę tak... no zdenerwował, bo oni mają oczywiście Big Maci i tak dalej. I... tam... pozwali do sądu tą restaurację i tak dalej. I wyszło na to, że nie mają prawa do nazwy Big Mac, jak McDonald's myślał, że no, że Big Mac to oczywiście z nimi jest powiązany, więc oni mają oczywiście prawa do tego. I tak się nie okazało. Nie mieli prawa do nazwy Big Mac. I to było jakoś ogłoszone, nie pamiętam dokładnie, jak to było. I właśnie w pewnym kraju KFC wszystkie swoje nazwy zmienił na coś związanego z Big Maciem, żeby po prostu tak wyśmiać McDonalda i tylko po prostu prawie wszystko miał Big Mac w swojej nazwie. No nie, najgorzej! Jakie prawo! Jakie prawo, kurde, to szacun dla KFC takie, w tym momencie, szacun. Nie pamiętam, co to było, ale to było takie trochę obrażające Big Maca i tak dalej, w ogóle. Coś tam było lepsze niż Big Mac. Coś w tym stylu właśnie było. Swoją drogą, mieliśmy teraz cutscenkę, gdzie spotkaliśmy Metal Sonica, bo jak widzieliście, żeśmy wygrali pojedynek Sonic Tails kontra Metal Sonic w powietrzu, w sensie, że oni tam Tornado atakowali statek Metal Sonica i była cutscenka, gdzie Metal Sonic spotkał Eggmana i w tym momencie zostało odkryte nic bardziej mylnego jak Death Egg. Tak. MK2. Mark II. I... ja teraz nie oglądam gameplayu, to nie będę widział w jakim momencie, ale ciekawostka z Death Egg Mark II jest taka, że w pewnym momencie jest bardzo
Bardzo duże nawiązanie do Sonica CD, gdzie ścigamy się z Metal Sonikiem. I wtedy jest remix Stardust Speedway Bad Future z Sonica CD, więc taka ciekawostka. Bardzo dobrze. Przynajmniej jakąś jedną, nawet w sumie dwie daliśmy, ale co ja mogę co jedynie nawiązać, jeżeli chodzi o komentowanie gameplaya, to przyznam, że Death Egg jest okej, bardzo mi się podoba, aczkolwiek nie powiem, że nie. W momencie, gdy nagrywałem gameplay, to było bardzo późno w nocy, mój mózg trochę już momentami nie kontaktował, bo tą grę, z tego co wiem, jednej nocy przyszedłem całą, nagrywając. I nie powiem, że nie. Były momenty, gdzie poziom sprawiał mi trudności, ale chyba jest to w miarę wytłumaczone, bo poziom sam w sobie aż taki, przynajmniej wyglądowo łatwego, nie przypomina. Nie wiem, jakby było teraz, jakbym zagrał. Do łatwych w każdym momencie bym go nie zaliczył. Tyle powiem od siebie. Poziom również tak trochę ripofuje defekt z Sonica Free & Knuckles, bo tam też było myk ze zmianą grawitacji itd. itp. I właśnie w Sonic 4 również to robi. No. Tak więc... Cóż, mamy teraz spotkanie Eggmana Metal Sonica i to jest właśnie nawiązanie do tego wyścigu, co ty powiedziałeś. Bo w międzyczasie Eggman będzie wypuszczał te małe kopie siebie samego, tak? Pamiętam dobrze, że tam był ten taki mały Eggman tam wypuszczany, no tak więc... No. Więc tutaj będziemy się skupiali na Metal Sonicu itd. itd., więc przechodzimy dalej do pytań. A więc kolejne pytanie, jakie jest do nas skierowane. Frytki z majonezem czy z ketchupem? Przepraszam, Asiu, że to powiem, ale trochę głupie pytanie, no bo... Znaczy, ja zdaję sobie sprawę, że są ludzie, co uwielbiają, ubóstwiają i nie wiem, majonez to jest ich druga religia. Zaraz po nie wiem czym. Albo pierwszy. Ale uważam szczerze, że jedzenie frytek z majonezem jest trochę takie, no niefajne. Kurde, ja jak już to z ketchupem wolę, standardowy zestaw, bo majonez trochę mi nie podpadł. Jak już to sos śmietankowy, to jest jedyne, na co ja mogę, tak wiecie, przymrużyć lekko oko. Ja to ogólnie wcale nie lubię majonezu, więc ogólnie jak wiem, mam w domu frytki, to jem z ketchupem, ale jak... Jak jem w Macu, to zawsze biorę też sos śmietanowy, więc sobie w tym maczam i są bardzo fajne frytki wtedy. Dokładnie tak. A więc lecimy dalej z pytaniami. Kebab czy pizza? Szczerze powiedziawszy, ciężko mi jest wybrać, bo lubię oba bardzo. Tylko że to jest tak, jak ja zawsze lubię to tłumaczyć, w granicach dobrego rozsądku, bo gdyby oczywiście była taka możliwość na naszym kochanym, świetnym i pięknym świecie, że człowiek, gdyby jadł, nie wiem, tonę takich pizz, kebabów, nie tyłby, no to wiadomo, wszyscy byśmy to wpierdzielali codziennie na śniadanie, obiad, kolację, podwieczorek, bo są osoby, co mają podwieczorki. Ja kiedyś miałem, ale z tego zrezygnowano, no bo po co, skoro można zrobić równie dobrze śniadanie, obiad, kolację i będzie taniej. Ale mówiąc... Lubię oba, nie wiem jak Pixel, ja lubię oba, lubię jedno i drugie tak samo, więc... Z odpowiednimi składnikami lubię oba, ale jestem większym fanem pizzy. No to mamy odpowiedź na to piękne pytanko. Lecimy dalej z koksem. Kebab czy sałatka z tofu? Nie lubię sałatki z tofu, bo próbowałem. Nie lubię sałatek. Nie lubię tofu. W ogóle. Nie lubię bardzo tofu, nie wiem, znaczy rozumiem, że są ludzie, co lubią to jeść, ale ja jakoś... Patrz weganie. Nie potrafiłbym tego jeść i w sumie jakby moja dieta miała się składać tylko z samych warzyw i miałbym przez całe życie same warzywa jeść, no to... Kurde. Nie, dobra, nie będę tego mówił, bo zaraz, kurde, pod moim domem będą stali wszyscy z takimi drewnianymi tablicami, będą chcieli mi krzywdę zrobić. Dobra, idziemy dalej. Więc ogólnie obydwoje Więc pamiętajcie, tip ode mnie i od Pixela jest taki, że nigdy nie mówcie prawdy na YouTubie, zawsze kłamcie, bo prawda, za prawdę to zawsze się obrywa. Tak jak ja bym teraz obarwał, gdybym poruszył ten temat i debatę bym zrobił w komentarzach. Morze czy góry? Osobiście morze, ale w górach też byłem i góry są też spoko. Boję się wody, więc góry. Słońce czy deszcz? Jedno i drugie, bo jak jest jedno i drugie tak trochę zbalansowane, to jest spoko, a jak jest za dużo jednego i drugiego, to wtedy nie. Nie, oczywiście, że nie. Deszcz. Dobra, krótko i na temat. Ranek czy noc? Szczerze, jedno i drugie, bo
lubię czasami klimat takiej, takiej fajnej nocy, że jest tak, wiecie, trochę cykora się ma, trochę taką gęsią skórkę. Ale z kolei ranek, bo lubię rano wstać i wiedzieć, że zaczynam kolejny dzień. Lubię, a nie, że ranek, będę spał wieczność. Nie, w nocy tak jestem strasznie zmulony i nie mogę pracować, a ja lubię pracować. I jak nie mogę pracować, to nie lubię tego, więc no. Więc wolę ranek. Woda mineralna czy gazowana? Szczerze powiedziawszy, a mineralnie gazowana czy nie gazowana? Jedna i druga, bo mineralnie gazowana jest w taki sposób zrobiona fajny, że nie jest ani zagazowana, ani za niegazowana, jest taka idealna, a niegazowana dlatego, że lubię niegazowaną wodę. Ja z wodą gazowaną mam tak, że ja ją piję w ostateczności, jak powiedzmy, że już nie ma niczego innego w domu, co może zdatnego do picia, to piję wodę gazowaną, ale po prostu zawsze biorę niegazowaną, bo woda gazowana tak mnie w gardło drapie i to jest takie nieprzyjemne, co jest według mnie bardzo dziwne, bo to jest dosłownie inna rzecz, jaka tak na mnie oddziałowuje. Cola mogę spokojnie to pić, jakieś, nie wiem, Pepsi, chociaż nie lubię Pepsi, a inne w ogóle napoje gazowane, nic. Woda mineralna gazowana, po prostu piekło w gardle. Dokładnie. I teraz przy okazji mamy walkę z doktorem robotnikiem, w sumie powinienem powiedzieć Eggman, no ale trochę chciałem się trzymać tego swojego klasycznego, że hej, jak gram w klasyczne gry, to nazywamy Eggmana robotnikiem, więc dobra, powiedzmy, że walczymy sobie już z Eggmanem, Def Eggu, i w sumie konfrontacja moim zdaniem na wielki plus, muzyka jest jak najbardziej okej. I samo miejsce, jak i sam wygląd tej konfrontacji jest po prostu epicki. Ale widzicie, mając Super Sonicę, to tak naprawdę nie sprawia to prawie że żadnego praktycznie problemu, bo możecie sobie go od tak załatwić. No na pewno. Idąc dalej, o ile zdążymy, bo to już kurde, mamy znowu przesrane. No, wiedziałem, że tak będzie. Koszulki czy bluzy? Ja? Noszę oba. Może ty powiedz lepiej. Ja też noszę oba. I lubię oba. Znam ludzi, którzy noszą bluzy, a nie noszą koszulek pod spodem. No. Polczek z nadzieniem typu marmolada, czy bita śmietana? W sensie tutaj jest jeszcze etcetera, czyli wiadomo, dżem, tofi i tak dalej. Ja lubię szczerze pączka z nadzieniem marmolada, tofi, dżem i jagody, i w sumie malina też jest dobre, więc szanuję bardzo, a z bitą śmietaną nie słyszałem, no chyba, że chodzi o słynne te ptysie, czy jakoś tak to były. Jem, co mi smakuje. Na co mam humor. No, to jest najlepsza odpowiedź. Swoją drogą, tutaj platformy widzę, że się teraz tak lekko padają w tej konfrontacji, są rażone prądem, w sensie, że Eggman prąd uruchomił. Tak więc, no, powiem Eggman, dobra taktyka na pokonanie Sonika, ale jednak ty jesteś jak zwykle w tym zwalonym człowiekiem, no i tobie nigdy nie wychodzi, więc jesteś hashtag przegrany. Tyle ci mam do powiedzenia. Idziemy dalej. Brukselka czy czekolada? Szczerze powiedziawszy, czekolada. Powiem to samo, co mój przedmówca. No. I panie i panowie, skończyliśmy Sonika 4 epizod 2, bo Eggman został pokonany i teraz będzie ostatnia cutscenka i napisy końcowe. I zdobiliśmy trofkę za wszystkie... No, zdobiliśmy złotą trofkę za wszystkie czerwone pierścienie, bo tak, zdobyłem te wszystkie czerwone pierścienie z gwiazdką. Tak więc podwójne 100% to jest, 200% w Soniku 4 epizod 2. No i teraz będziemy mieli cutscenkę, gdzie Sonic i Tails będą uciekać, więc jeszcze trochę na napisach końcowych podpowiadamy, może zdążymy, jak się szybko sprężymy, bo tutaj jak widzicie oni tak przeżyją, a Eggman standardowo znowu będzie płakał i znowu będzie rozmyślał nad swoim życiem, bo znowu przegrał. Swoją drogą, fajna muzyka na kredytach leci. I teraz mamy cutscenkę, gdzie Defek jest niszczony przez różne oto wybuchy i tak dalej. Więc jak wspomniałem w odcinku pierwszym, to była taka ciekawostka, że po napisach końcowych oryginalnie i w becie było tak, że miał być napis to be continued i jakiś tam jakaś tam muzyczka w tle lecieć zapowiadająca Sonic 4 Episode 3. Ale no, wyszło jak wyszło i Episode 3 został zanulowany i przez to nie ma tej cutscenki. No i teraz sobie Sonic i Tails w takiej kapsule uciekają po prostu na ziemię, więc idziemy dalej z tym, co zostanie nam. Anime z napisami czy z dubbingiem?
Oczywiście, że z dubbingiem, ale na napisy nie pogardzę, chociaż przyznam, że fajne anime z napisami to był ten... Jak to się na anime nazywa? Corpse Party było fajne. To przyznam. Ja szczerze wolę napisy, jakoś tak, nie wiem, urok anime mam... Jak oglądam, jak słucham z japońskimi głosami, to jest taki, nie wiem, większy urok. Ogólnie nie... Nie wiem, powiem tak, jedyne co... co lubię anime z dubbingiem, to Sonic X, wiadomo, i Bobo z polskim dubbingiem, więc... Sonic X, najlepsze! Sonic X lubię, polski i angielski dubbing. Ja ogólnie japońskich głosów Sonica niezbyt lubię, więc... Więc no, nie oglądałem nigdy... oglądać oglądałem, ale niezbyt to lubiłem oglądać właśnie japońskiego Sonic X. No, animacje z lektorem czy z dubbingiem? Szczerze to zależy, bo na przykład jak oglądałem Death Note'a, to lektor, który tam podkładał głos, nawet okej był, w sumie nie będę tego ukrywał. Ja, jeśli już animacje, bo zakładam, że chodzi tu o jakieś, nie wiem, filmy animowane czy coś, między lektorem a dubbingiem już wolę dubbing, bo lektor tylko zagłusza wszystko, jak muzykę i tak dalej, więc już z dwojga złego już wolę ten dubbing mieć. Chociaż zawsze chodzę na napisy, jak na przykład na Piratów z Karaibów byłem na napisach, nie na dubbingu. No. Dobra, animacje z lektorem czy z napisami, no to już jest chyba odpowiedziane nawet na to. No, już odpowiedziałem, no. Ale ty jeszcze nie odpowiedziałeś. No to jeżeli chodzi o animacje z lektorem czy z napisami, no to napisami, bo lektor, tak jak tutaj Pixel wspomniał, zagłusza i też mam z tym problem. Sonic czy Shadow? Shadow. Moim zdaniem. Bo Sonic jest cool, ale Shadow wydaje mi się taki lepszy. Wiadomo dlaczego. I ostatnie pytanie, bo się nie wyrobimy. Bubsy czy Tails? To jest bardzo podchwytliwe pytanie, bo obie postacie są. Ale z dwojga złego już wybrałbym Bubsy'ego. A ja bym Tailsa wybrał, bo w sumie Bubsy ma spieprzone w większości gry, tak więc elo! Wybroniłem się. No i niestety, Asiu, nie zdążyliśmy wszystkich twoich pytań odpowiedzieć, bo... To, ale przynajmniej fajnie się odpowiadało, nie powiem, że nie. Tak więc, moi drodzy, bo pewnie i tak się tutaj z tym nie wyrobimy, bo gra oczywiście tutaj widzę na gameplayu, zaraz mnie do menu wyrzuci. No ale chwilę, jak będzie czarny ekran, to opowiemy wam, znaczy powiemy wam. Mam nadzieję, że ogólnie nasz let's play się wam spodobał, nasz co-op let's play. Napiszcie, co sądzicie na temat tego let's play, bo trochę ciekawostek było. Ja chcę podziękować z tego miejsca Pixelowi za to, że w końcu udało nam się zgadać. Zajemnie. Do tego nagrania. Tego 3-letniego let's playa, bo 3 lata temu miał być. No i mam nadzieję, że jemu się jakoś podobało tutaj występowanie i opowiadanie i trochę pośmieszkowanie, bo śmiesznie też było, nie powiem, że nie. Mi się oczywiście bardzo podobało, jak zwykle zresztą. Bardzo chętnie wystąpię kiedyś tam, może indziej. Jeżeli chodzi o przyszły ten, bo wiem, że Asia się mnie pytałaś, to od razu ci odpowiem, że zobaczymy, jeżeli chodzi o jakieś nasze przyszłe let's play'e na moim kanale, czy też na kanale Pixela. Myślę, że za jakiś czas możliwe, że się znowu na jakąś grę umówimy. Może to będzie coś innego niż Sonic. Miejmy nadzieję też, żeby była taka różnorodność. Nadal w planach jest Bugs Bunny and Taz, ale to nie wiadomo kiedy będzie, bo wszystko jest jeszcze nieogarnięte, ale to jest jedna z gier, którą mamy na oku, jeśli chodzi o ogrywanie razem. Tak jest. No i jeżeli chodzi o to, to przyszłe let's play, jak już to będą w live produkcji, no bo wolę to post komentary jakby już dawno na bok zrzucić, ale wiadomo, jak macie do wyboru skomentowanie gameplaya, który jest gotowy sprzed 3 lat, a nagranie na nowo, no to raczej wiadomo, jaka opcja zawsze zostanie wybrana. No raczej chyba skomentowanie coś, co już jest dawno nagrane, no bo mi przykładowo, mimo że lubię Sonic 4 Episode 2, nie widzi się nagrywanie na nowo tylko dlatego, ponieważ hej, teraz nagle czas mamy, więc wolę skorzystać z tego, że na dysku mam zapisany gameplay, odpowiednio go pociąć i następnie zacząć go komentować. Myślę, że Pixel zrobiłby to samo, gdyby dorwał się do, załóżmy, dysku i zauważyłby jakiś let's play, który chciał nagrać i nagle zauważył, że jest gameplay z tego. No i... Szczerze, ja bym tak nie zrobił, bo naprawdę nie lubię post komentary już robić i po prostu bym nagrał to od nowa i tyle.
Zależy też jaka gra. Nie sądzę. Raczej z każdą grą bym, chyba że jakaś... Nawet jakby była jakaś festrunna, to sądzę, że jednak bym zrobił od nowa. A Modi Nana? Dziękujemy wam za oglądanie, że się spodobało. No właśnie. No właśnie. No, tak więc jak widzicie, najdłuższy odcinek właśnie z tej serii dobiega już końca. My wam dziękujemy za oglądanie, mamy nadzieję, że wam się spodobało i w końcu dotrzymaliśmy słowa po 3 pieprzonych latach. Tak więc ze mną był Pixel i tak jak mówię, w każdym odcinku wbijcie do Pixela, wiadomo, link jest w opisie, w komentarzu, żebyście wbili do jego na kanał. Jeżeli lubicie, a nie subskrybujecie albo polubiliście Pixela, a chcecie zobaczyć, co Pixel ciekawego robi, to wpadajcie do niego. No i na nasze sociale, tam Pixel pewnie tam też zachęci do wbicia na Facebooka czy coś. Facebooka już nie mam, usunąłem stronę, więc zapraszam na mojego Twitterka. Aha, no to, no, no to widzicie. Tak więc, no. Dziękujemy ogólnie za oglądanie tego Let's Playa. Widzimy się w, u mnie na innych pozostałych Let's Playach i w przyszłości jeszcze z Pixelem na jakimś wspólnym, a u Pixela na jakimś tam, nie wiem, dubach czy coś. No więc. Co nie? Tak, dokładnie. Tak więc mamy nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, cześć, do usłyszenia i do następnego razu. Elo! Na razie, cześć! Pa, pa!